Czekamy jeszcze na jednego prezentera na stronę Xopero. Prośba gorąca o chwilkę cierpliwości i prośba jeszcze o potwierdzenie w razie czego na czacie, czy dobrze mnie słychać, czy Państwo dobrze mnie słyszą i czy widzą Państwo ekran startowy. Super. Dziękuję za odpowiedzi. Ja się jeszcze na moment dosłownie mutuję. Zaraz do Państwa wracam. Czekamy tylko na stronę Xopero. Tam się delikatny problem pojawił techniczny. I tak jak pisałem wcześniej, godzina 10.10 powinniśmy startować. Mam nadzieję, że to nie problem. Dzień dobry po raz kolejny. Już mamy Xopero na pokładzie. Jest z nami Piotr Nowak oraz Michał Wypło. Gwoli takich technicznych kwestii. Nasze spotkanie powinno potrwać nie dłużej niż godzinę. Ja wiem, że w zaproszeniach była informacja, że potrwa to około 30 minut, natomiast postanowiliśmy, że dodamy troszeczkę więcej, a przede wszystkim skupimy się na tych kwestiach technicznych związanych z QNAP-em. Jak i z Xopero i tym, jak wykorzystać platformę QNAP-a do backupu, jak wykonywać backup przy użyciu QNAP-a i samego Xopero. No i oczywiście to, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o technologie związane z backupem danych, czyli sporo technologii związanych z disaster recovery. Gwoli wstępu jeszcze raz. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, proszę zadawać je na czacie. Na pewno pod koniec zrobimy sobie taką krótką sesję pytań i odpowiedzi. Jeszcze raz, ja nazywam się Glanc Piotr,
reprezentuje firmę EPA Systemy. Części z Państwa na pewno znaną markę, jesteśmy ogólnopolskim jednym z najstarszych dystrybutorów rozwiązań NAS-owych QNAP-a, jak i rozwiązań Xopero. Ja odpowiadam w EPA systemy zarówno za część hardware'ową, ale przede wszystkim skupiam się na tej części związanej z bezpieczeństwem informatycznym, a kluczowymi kwestiami, które gdzieś podnoszę z naszymi partnerami, to są właśnie technologie związane z backupem danych i przede wszystkim z produktem Xopero. Jest z nami oczywiście Xopero, za chwilkę przejmie głos Piotr Nowak, jest to Channel Development Manager, odpowiedzialny za rozwój kanału partnerskiego na rynku polskim i oczywiście pełni rolę takiego opiekuna, jeśli chodzi o nas, o EPA systemy, o tą wyłączną, jedyną tak naprawdę dystrybucję Xopero na rynku polskim. Piotr opowie troszeczkę o tych, że tak powiem, podstawowych kwestiach związanych z technologiami, z samym rozwiązaniem i chwilę po Piotrze dołączy Michał Wypło, czyli pre-sales inżynier Xopero, który już skupi się stricte na technologiach, na tym live demo pokaże nam, jak wygląda nowy produkt Xopero One, czym on się różni przede wszystkim od starej aplikacji, jak możemy go zintegrować przede wszystkim z platformą QNAP-a, jak możemy ją wykorzystać, czyli platformę QNAP-a do backupu danych i do odtwarzania danych. Na pewno część z Państwa wie, że takim produktem wcześniej bazowym, z którym wychodziliśmy do klientów, do partnerów, była to aplikacja Xopero QNAP Appliance, gdzie przy użyciu samego QNAP-a, gdzie QNAP tak naprawdę pełnił rolę zarówno serwera backupu, jak i miejsca na składowanie danych. Obecnie również będziemy wykorzystywać QNAP-a jako to miejsce składowania danych, jak i miejsce na postawienie niejako serwera backupu. Natomiast o tych technicznych kwestiach opowie Piotr i Michał. Ja pełnię skromną rolę taką wprowadzającą do dzisiejszego WebExu. Też dwa słowa jeszcze powiem pod koniec naszego spotkania. Natomiast nie chciałbym przedłużać. Mamy czwarty kwartał, cenię Państwa czas, zatem ja się miutuję, przyjmuję pałeczkę Piotr Nowak i witamy na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję Ci, Piotrze, za wstęp. Zanim zaczniemy, bardzo proszę Państwa o potwierdzenie, że mnie słyszycie i pewnie powinniście widzieć za chwileczkę mój ekran. Już prawdopodobnie teraz widzicie również mój ekran. Bardzo proszę o potwierdzenie, że rzeczywiście tak jest i tak się stało. Okej, dobra. W takim razie myślę, że możemy startować. Z racji tego, że jest to nasz pierwszy webinar, który organizujemy wspólnie z naszym dystrybutorem z EPA Systemy na temat naszego nowego rozwiązania Xopero One, to też słowem wstępu będę chciał powiedzieć Państwu kilka słów na temat naszej firmy, naszych produktów, ale też zdaję sobie sprawę, że jesteście tutaj dzisiaj głównie dla części technicznej, dlatego przez ten wstęp przejdziemy sobie szybko i sprawnie, a następnie przejdziemy do omówienia konkretów związanych z naszą aplikacją, dlatego też pierwszą część taką wstępną poprowadzę ja, następnie oddam głos naszemu inżynierowi Michałowi, który również jest z nami i który odpowiada u nas za sprawy techniczne. Jeżeli ktoś chciałby porozmawiać na temat ogólnie doboru produktu, kwestii technicznych, to śmiało możecie się ze mną kontaktować, a Michał jest odpowiedzialny już stricte za wdrożenia, za części już operacyjne związane z naszą
aplikacją. Nasza firma, pomimo bardzo obcobrzmiącej nazwy, jest w 100% polskim producentem rozwiązań do backupu danych, ponieważ powstała w 2009 roku w Gorzowie Wielkopolskim i tutaj też cały czas mieści się nasza główna siedziba, no ale działamy tak naprawdę pod kątem światowym, między innymi dzięki współpracy zarówno biznesowej, jak i technologicznej ze znanym producentem antywirusów, jakim z pewnością jest firma ESET. No cóż, klienci ESET zwrócili się do niego z prośbą o uzupełnienie swojej oferty w oprogramowanie do backupu danych i tym samym ESET zaprosił nas do współpracy w ramach tak zwanego ESET Technology Alliance i w chwili obecnej dystrybucje ESET na całym świecie proponują właśnie nas jako domyślne, jedyne słuszne rozwiązanie do backupu danych. Żeby wam też udowodnić, że jesteśmy firmą, której zaufały naprawdę duże marki, to tutaj krótki slajd z logotypami naszych największych klientów oraz partnerów biznesowych, może nawet nie największych, a najbardziej znanych. I tutaj na pewno w oczy rzucają się wam dwa duże telekomy, jakimi z pewnością są T-Mobile oraz Orange. I firmy te świadczą usługi backupu w chmurze na rynkach czeskim, polskim oraz słowackim, dokładnie w oparciu o nasze aplikacje. Takie firmy jak Orleski, Avis, Nordfood czy Conspol to jedni z naszych bardziej znanych klientów backupowych na terenie Polski, a pod kątem światowym zabezpieczamy m.in. znaną sieć restauracji, jaką z pewnością jest firma Subway. No ale myślę, że wystarczy tego chwalenia się. Przejdźmy już rzeczywiście do konkretów związanych z technikaliami odnośnie naszej aplikacji. I tak jak Piotr wspominał, pewnie duża część z Was będzie nas kojarzyło z naszymi trzema poprzednimi produktami albo z aplikacją Zopro Cloud, czyli tak naprawdę rozwiązaniem, którym weszliśmy na rynek backupowy. Byliśmy prekursorem rozwiązań do backupu chmurowego w Polsce oraz na świecie, no bo tak naprawdę nasza usługa powstała w 2011 roku i to na długo, długo chociażby przed chmurą Google'a. Możecie nas też kojarzyć z naszymi dwoma rozwiązaniami do backupu lokalnego, Zopro Backup and Restore, czy właśnie Zopro QNAP Appliance, czyli aplikacji dedykowanej NASą marki QNAP. Aczkolwiek teraz nieco ujednoliciliśmy te systemy backupowe, stworzyliśmy jedną uniwersalną platformę, Zopro One, jedna platforma, która jest w stanie ogarnąć nam wszystkie tak naprawdę środowiska, które powinny być zabezpieczane. Wszystko zarządzane jest przy pomocy jednej platformy, zarządzane przy pomocy jednej konsoli zarządzającej. No i oczywiście dział marketingu nie przepuściłbym mnie, gdybym teraz nie powiedział, że to wszystko jest opakowane w najfajniejszy, najprzyjemniejszy, najbardziej przejrzysty interfejs na rynku. No i mam nadzieję, że o tym się przekonacie podczas tej części prezentacyjnej, części technicznej, kiedy Michał już rzeczywiście pokaże wam naszą aplikację. Ale o czym warto jeszcze pamiętać, to, że Zopro One jest aplikacją hybrydową i to na dwóch poziomach. Przede wszystkim większość rozwiązań obecnie na rynku backupowym, nawet tych najbardziej znanych rozwiązań, działa w architekturze klient-serwer, gdzie mamy agenta na stacji, którą backupujemy, mamy serwer backupu, który zawsze uczestniczy w procesie wykonywania tej kopii zapasowej i mamy magazyn, gdzie te dane się składuje. I taka architektura rodzi wiele problemów, chociażby posiada pojedynczy punkt awarii, no bo jeżeli będziemy mieli awarię serwera backupu, to żadna kopia nie zostanie wykonana. Dlatego my, tworząc nasze nowe rozwiązanie Zopro One, postawiliśmy na architekturę spełniającą regułę braku pojedynczego punktu awarii, zrezygnowaliśmy w ogóle z instancji serwera backupu, agent pisze bezpośrednio po storage'u, po magazynie, więc jeżeli taki agent nie będzie dostępny, to okej, z danej stacji backupu się nie wykona, ale wszystkie inne stacje zostaną zabezpieczone. To samo tyczy się magazynu, ponieważ możemy podpinać dowolne ilości magazynów, więc jeżeli dany magazyn nie będzie dostępny, no bo ulegnie awarii albo po prostu nie będzie widoczny, no to okej, ten dany magazyn kopia nie zostanie wykonana, ale wtedy możemy podpiąć taki magazyn zapasowy i na drugi magazyn rzeczywiście kopia się wykona bez najmniejszego problemu, więc śmiało możemy powiedzieć, że nasz system nie posiada pojedynczego punktu awarii. Naszą aplikację możemy też wdrożyć właśnie w dwóch scenariuszach i tu to jest ta pierwsza zasada hybrydowości, no bo nie mamy serwera backupu, musimy mieć tylko konsolę, którą będziemy zarządzali całym procesem. Ona oczywiście w żaden sposób nie bierze udziału w procesie tworzenia się kopii zapasowej. I taką konsolę możemy postawić albo w chmurze hostowanej przez Synersio na terenie Polski, albo możemy postawić wewnątrz waszej lokalnej sieci na dowolnym Windowsie, Linuxie lub też na przykład w kontenerze Docker na nasie marki QNAP.
I jakie są zalety? Jeżeli postawimy taką konsolę w chmurze, no to możemy zarządzać nawet naszym tylko backupem lokalnym z dowolnego miejsca na świecie przy pomocy internetu. Warto podkreślić to, że instalacja konsoli zarządzającej nie determinuje miejsca przechowywania kopii zapasowej, więc jeżeli wasze polityki bezpieczeństwa nie pozwalają nam na wysyłanie danych poza firmę, to i tak możecie skorzystać z aplikacji do zarządzania chmurowego, ponieważ dane nie będą wychodziły poza waszą firmę, jeżeli wszystkie magazyny będą wewnątrz niej zlokalizowane. To chodzi po prostu stricte o kwestie związane z waszą wygodą użytkowania naszej aplikacji, czy też zarządzania chociażby wieloma lokalizacjami. Z drugiej strony, jeżeli na przykład macie po prostu sieć, która na przykład okresowo jest odłączana od internetu, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką konsolę do zarządzania właśnie lokalnie u siebie postawić. Funkcjonalności w obu przypadkach są te same, w zależności od tego, która opcja będzie dla was wygodniejsza, na to można się zdecydować, można ją też zmieniać w trakcie trwania licencji. No i oczywiście, jeżeli mówimy o backupie, no to musimy sobie powiedzieć o tym, co będziemy zabezpieczali. No, można powiedzieć, że Ameryki nie da się odkryć, ponieważ no co można zabezpieczyć? Można zabezpieczać stacje fizyczne, stacje końcowe Windows, Linux, macOS. Można zabezpieczać ekosystemy chmurowe, na przykład ekosystem Microsoft 365. Można zabezpieczać środowiska wirtualne, VMware i Hyper-V, tak naprawdę wiele innych, wszystkie tutaj nie są wypisane, wylistowane, ale tak naprawdę znów staliśmy się prekursorem backupu na rynku światowym, ponieważ jako pierwszy vendor wypuściliśmy rozwiązanie, które umożliwi backup repozytoriów programistycznych GitHub, GitLab oraz Bitbucket i w chwili obecnej jesteśmy jedyną na świecie firmą, która oferuje profesjonalne rozwiązanie do backupu właśnie takich repozytoriów, więc jeżeli ktoś z was takie repozytoria posiada, to śmiało zapraszamy do przetestowania również naszej aplikacji. No ale jak państwo widzicie, tak naprawdę jesteśmy w stanie kompleksowo zabezpieczyć całe środowiska, które najczęściej występują zarówno w polskich firmach komercyjnych, jak i w polskim publiku. No i oczywiście, jeżeli mówimy o wykonaniu kopii zapasowej, no to musimy ten backup gdzieś też składować. I tu mamy drugą zasadę hybrydowości, ponieważ te dane możemy składować albo wewnątrz firmy, albo możemy je wysyłać poza firmę. Jeżeli decydujemy się, oczywiście możemy to robić równolegle do kilku lokalizacji, to również nie jest problemem. Jeżeli decydujemy się na backup wewnątrz naszych lokalnych zasobów, no to możemy te dane wysyłać na udziały sieciowe, czy to SMB, czy NFS, czy nawet lokalne zasoby S3 i tutaj doskonale w to wpasują się nasy marki Kunar, no z racji tego, że my od 2015 roku jesteśmy z nimi w partnerstwie technologicznym, bardzo dobrze znamy te urządzenia od ponad 6 lat, tak naprawdę nasi klienci z powodzeniem używają Kunapów jako magazynów na dane i z czystym sumieniem możemy właśnie tę markę polecić jako taki naprawdę bardzo dobry, stabilny magazyn. Ale oprócz udziałów sieciowych możemy te dane wysyłać również na lokalne zasoby dyskowe i również na te zasoby, które są widoczne jako lokalne zasoby dyskowe, na przykład poprzez iSCSI i tutaj również nasy marki Kunap doskonale się spiszą jako takie zasoby, ponieważ nie ma problemu, żeby iSCSI skonfigurować chyba na wszystkich modelach Kunapa. Jeżeli nie, to Piotrze, proszę mnie później popraw, ale wydaje mi się, że na 99% wszystkie urządzenia będą wspierały również tam iSCSI. No ale możemy też wysyłać te dane poza siedzibę naszej firmy i tutaj możemy skorzystać z chmur publicznych Amazon AWS S3, wszystkich chmur publicznych, które są kompatybilne z AWS S3, czyli tak naprawdę kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset chmur światowych, najpopularniejsze to na pewno będą Alibaba Cloud czy Wasabi oraz możecie te dane wysyłać do naszej chmury, do Zopro Cloud i w tym momencie Zopro Cloud znajduje się w serwerowni Wasabi w Amsterdamie, teren Unii Europejskiej, wszystkie niezbędne certyfikaty są przez te serwerownie posiadane, oczywiście spełniamy również reguły RODO, podpisujemy umowy powierzenia danych osobowych tak, żeby żaden inspektor RODO nie mógł nam niczego zarzucić, żeby wszystko odbywało się zgodnie przede wszystkim z bezpieczeństwem i z literą prawa, tak żeby
żeby rzeczywiście te dane były naprawdę, naprawdę bezpieczne. I to tyle, jeżeli chodzi o nasz krótki wstęp. Ja z mojej strony oddaję głos Michałowi, który za chwileczkę pokaże Wam naszą aplikację. Nie wspomniałem też jeszcze o tym, że jeżeli z Waszej strony będą pojawiały się jakieś pytania, to śmiało możecie gdzieś tam po drodze zadawać, a ja z Michałem i z Piotrem na koniec dzisiejszej sesji postaramy się rozwiać wszelkie Wasze wątpliwości. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Michał Wypchło, firma Exopero. Tak jak koledzy wspomnieli, jestem PCS inżynierem i właśnie będę odpowiedzialny za tą część bardziej techniczną. Natomiast jeszcze zanim tak naprawdę przejdziemy bezpośrednio do samego demo, bo widzę, że już się pojawiają nieco konkretniejsze zapytania odnośnie tych kwestii technicznych, to też żebyśmy mieli właśnie jasność i też żeby to demo było nieco prostsze, to bardzo szybko kilka slajdów na temat samej architektury naszego systemu chciałbym pokazać i właśnie nie powiedzieć, jak nasz system działa i dokładnie gdzie ten, czy tak naprawdę gdzie nie ma tego punktu, tego pojedynczego punktu awarii. Więc ZuperOne, tak jak już Państwo mogli usłyszeć, jest to całkowicie nasz nowy produkt stworzony przez ostatnie 2-3 lata ciągłej pracy i od zera. Przede wszystkim warto wspomnieć, że system składa się z takich trzech głównych komponentów. Pierwszym z nich jest usługa zarządzania nazywana przez nas Zopro Management Service. Jest to taki główny komponent, który zawiera całą tą logikę biznesową, także wszystkie bazy danych, informacje o urządzeniach, które będziemy zabezpieczać, o planach backupu, jakie będziemy konfigurować, ale także udostępnia interfejs graficzny w postaci konsoli webowej, którym właśnie przez przeglądarkę tak naprawdę zarządzamy i z jednego punktu mamy dostęp do całej naszej infrastruktury. Drugi element to oczywiście aplikacja kliencka odpowiedzialna już bezpośrednio za wykonywanie kopii zapasowych, za przywracanie danych, za procesy również z tymi powiązane, jak kompresja czy też szyfrowanie. No i na końcu magazyn, tutaj myślę, że już nie mam co więcej dopowiadać. Przed chwilą Piotr wspomniał o wszystkich dostępnych opcjach, jest to oczywiście miejsce składowania naszych kopii. Jak ta komunikacja w systemie wygląda? No to właśnie tak jak mniej więcej schemat to obrazuje, czyli tak naprawdę to, co jest najważniejsze, to to, że agent, czyli aplikacja kliencka zainstalowana bezpośrednio na urządzeniu, które zabezpieczamy, komunikuje się z magazynem. Więc musi to być lokalizacja, którą to urządzenie będzie oczywiście widziało. W przypadku QNAP-a mamy kilka możliwości tak naprawdę, czy to będzie właśnie magazyn SMB, czy to będzie magazyn NFS, który jest jeszcze bardziej bezpieczny, bo możemy ograniczyć pewną pulę adresów, która będzie miała możliwość odczytu czy zapisu danych do tego właśnie magazynu, więc o takim na przykład rozwiązaniu warto pomyśleć, albo na przykład o postawieniu magazynu S3, czyli takiego storage'u obiektowego, który też pozwala na zwiększenie tego bezpieczeństwa poprzez czy to konkretne klucze, na których będziemy uzyskiwać dostęp, czy to konkretni użytkownicy również mogą mieć jakieś ograniczenia co do tego, jak te dane będą przechowywane i w jaki sposób one będą wysyłane. No, oprócz tego po lewej stronie właśnie stoi ta usługa zarządzająca, z którą agent się komunikuje w celu odbierania informacji, jakie zadania ma tak naprawdę wykonać, czy też właśnie otrzymywania tej konfiguracji naszych zadań. To tak bardzo krótko na wstępie. Samo rozwiązanie nasze można zainstalować tak naprawdę czy to na Windowsie, czy to na Linuxie, ale może też być bezpośrednio na Dockerze, więc QNAP nie tyle, co może być samym, że tak powiem,
magazynem na dane, które będziemy składować. On może być również hostem naszej usługi, naszego rozwiązania. Właśnie w kontenerach dockerowych na QNAP-ie za pomocą aplikacji Container Station możemy ustawić, żeby ta usługa działała, czy też bezpośrednio backup z QNAP-a wykonywać, bo wiadomo, że też na pewno QNAP jako taki serwer multimedialny, na pewno Państwo składujecie tam jakieś jeszcze swoje dane, jakieś pliki, jakieś udziały sieciowe, gdzie właśnie użytkownicy dane odkładają, więc można właśnie w ten sposób również te dane zabezpieczyć. No i przejdźmy właśnie do tego demo, bezpośrednio do już naszego rozwiązania. Oczywiście jeśli będą jakieś pytania, zachęcam do tego, żeby zadawać na bieżąco je właśnie poprzez czat. Postaram się też na bieżąco na nie odpowiadać, jeśli będą one stricte powiązane z tematem, przez który będziemy przechodzić. Natomiast jeśli będą jakieś bardziej ogólne pytania, to pozwolę sobie je na nie odpowiedzieć później. OK, jesteśmy w takim razie już w panelu zarządzającym oprogramowania ZooPro One, w naszym panelu webowym. W tym konkretnym scenariuszu tak naprawdę główna usługa jest zainstalowana na moim urządzeniu i jesteśmy teraz na widoku urządzeń. To taki uproszczony widok, gdzie mamy informacje właśnie o tych urządzeniach, jakieś tam nazwa, jakieś informacje, jakie plany backupu są w ogóle przypisane, czy urządzenie jest zabezpieczone, czy też nie. No ale zanim takie urządzenia nam się tutaj pojawią, to oczywiście musimy je w jakiś sposób dodać i tak jak Piotr jeszcze niedawno wspomniał, jeśli chodzi o środowiska fizyczne, myślę, że dzisiaj na tym się skupimy najbardziej, to wspieramy zarówno Windowsy, Linuxy, jak i Maci. Każdy z tych systemów operacyjnych ma dostępny, dedykowany instalator. Dla Windowsu dodatkowo dostępna wersja EXE, jak i MSI, więc można taki pakiet rozdystrybuować w domenie, na przykład poprzez polityki GPO i tą instalację naprawdę w bardzo prosty sposób przeprowadzić. W momencie, gdy już mamy tą aplikację zainstalowaną, tak naprawdę ona wymaga tylko podania adresu naszej usługi zarządzającej, podłączy się, będziemy w stanie aktywować licencję, no i rzeczywiście wtedy będziemy mieli już urządzenia widoczne na naszej liście urządzeń. Tutaj widok ten, na którym aktualnie się znajdujemy, to taki bardzo uproszczony widok. Możemy tutaj właśnie takie częściowe jakieś informacje wyciągnąć, takie bardzo podstawowe, czy to są właśnie ta nazwa hosta, czy status urządzenia, ale już na tym etapie możemy też w bardzo prosty sposób zabezpieczyć nasze dane. Staraliśmy się, aby ten produkt był dostępny zarówno dla użytkowników, którzy mają większe wymagania, natomiast bardzo istotne jest też to, że użytkownicy, którzy nawet nie mają jakiejś większej styczności z systemami do backupów, czy nie chcą zagłębiać się nawet jakoś szczególnie w to, jak to zrobić, też poradzą sobie z naszym oprogramowaniem. W tym momencie, gdy mamy urządzenie przypisane, możemy po prostu wybrać opcję przypisz plan i wybrać jeden z predefiniowanych planów, takich przygotowanych specjalnie przez nas właśnie do użytku, gdzie mamy już zdefiniowany czas wykonania backupu, co dokładnie będzie zabezpieczane, gdzie to będzie wysyłane, czy też jak długo właśnie ta kopia będzie składowana na naszych magazynach. Na przykład backup profili i dokumentów z urządzenia. Możemy taki backup od razu uruchomić, także proszę spojrzeć 3-4 kliknięcia i już tak naprawdę backup nam się wykonuje, co możemy obserwować właśnie w zakładce zadania. Akurat plan ten miał przypisane dwa moje urządzenia, jeden serwer, drugi bezpośrednio moja stacja robocza. Żadne dane nie były wysłane, bo proszę spojrzeć, że dosłownie 3 razy to wykonałem już dzisiaj, więc po prostu nic się nie zmieniło, a jak się nic nie zmieniło, to po co coś wysyłać, po co dodatkowo przestrzeń na naszym storage'u zapychać. No nie ma ku temu żadnych powodów. I tak jak wspomniałem, ten widok jest taki bardzo uproszczony, ale możemy się przełączyć na taki widok bardziej tabularyczny. Wiadomo, że tych urządzeń w sieci może być wiele, gdybyśmy mieli takie wielkie kloce na naszym panelu, to działać na przykład na 50 urządzeniach, to mógłby być pewnie jakiś problem. Więc tutaj ten widok można właśnie przełączyć na tabularyczny, można wyciągnąć na temat tych urządzeń więcej informacji, jak na przykład adres IP, jak dokładnie system operacyjny, jak na przykład też wersja aplikacji klienckiej. Po tych wszystkich informacjach oczywiście możemy filtrować, na przykład wyświetlić sobie tylko te urządzenia, które znajdują się w jakiejś konkretnej podsieci. Już widzę, że padają jakieś konkretne pytania. Pan Tomasz pyta, czy oprogramowanie potrafi backupować pliki poczty PST, które są otwarte w programie pocztowym. Tak, panie Tomaszu, jeszcze się do tego odniosę w momencie, gdy przejdziemy właśnie do procesu backupu, gdzie dokładnie zdefiniujemy, co będziemy chcieli zabezpieczać. Pan Sebastian z kolei
pisze, że ZoPro Free Forever pozwala zrobić backup danych serwera na inny serwer oparty na systemie Windows Server. ZoPro Free Forever akurat na tyle, na ile się orientuje, nie pozwala wykonywać backupu serwera, chyba że dokonał pan zakupu licencji i wtedy pod Free Forever ją pan podpiął. To tutaj ewentualnie kwestia rozjaśnienia. Nie wiem, czy to jest pytanie, czy to jest stwierdzenie, więc ewentualnie panie Sebastianie, jeśli chciałby pan coś uzupełnić, to bardzo proszę. Dobrze, mamy zatem ten widok zaawansowany i tak samo właśnie zaawansowane mogą być nasze plany. Możemy dokładnie zdefiniować co, gdzie, kiedy, jak chcemy zabezpieczać, jak długo chcemy to przechowywać, czyli dodać po prostu własny plan backupu, gdzie na początku wybieramy typ kopii, jaki chcemy wykonać. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o dostępne typy, to mniej więcej wspomniał o tym już Piotr też znowu, mówiąc o tym, co zabezpieczamy. W rzeczywistości dostępne są takie typy backupu jak pliki, obraz dysku, Microsoft 365, Git do repozytoriów Git, no i VM Backup do VMware'a. Zapytacie Państwo, gdzie są bazy danych? No bazy danych tak naprawdę są ukryte w plikach, za momencik właśnie wyjaśnię, jak na przykład do backupu baz danych jesteśmy w stanie podejść i też, że nie ograniczamy się do jakichś konkretnych wersji, konkretnych serwerów baz danych, jesteśmy w stanie poradzić sobie praktycznie z każdym z nich. Dalej, jak już mamy typ backupu, to wybieramy urządzenia, które chcemy uwzględnić. To, co przede wszystkim jest różnicą w porównaniu do naszego poprzedniego oprogramowania, to, że możemy tutaj już na tym etapie właśnie wybrać wiele urządzeń. Czy to będzie jedno urządzenie zawarte w jednym zadaniu, czy to będą dwa urządzenia, czy to będzie 50, czy nawet 100, to totalnie nie ma znaczenia. Podpinacie Państwo tyle urządzeń, ile macie w infrastrukturze, najczęściej oczywiście do pewnej końcówki, jeśli mówimy o jakimś jednym planie backupu, gdzie użytkownicy składują po prostu dane zazwyczaj w tych samych lokalizacjach, właśnie jakieś dokumenty, pulpity, bo dalej możemy wybrać to, co chcemy zabezpieczać, albo wybierając to per urządzenie, po prostu przeklikując się przez system plików tych urządzeń właśnie, które zabezpieczamy, albo wybierając reguły globalne, czyli właśnie wprowadzić jedną ścieżkę, która zostanie zabezpieczona na wszystkich tych urządzeniach. Na przykład może to być zmienna systemowa, albo to może być również zmienna ZoPro przygotowana przez nas, jak właśnie te dokumenty, te profile całe. Homes zabezpieczono na przykład profile na zarówno Windowsach, Linuxach, jak i Macach, więc wszystko za pomocą naprawdę jednej zmiennej jesteśmy w stanie zabezpieczyć. Dalej, gdzie chcemy kopię przechowywać? No i tutaj to też jest właśnie jedna z wielu różnic w porównaniu do naszego dotychczasowego oprogramowania właśnie jak ZoPro QNAP Appliance. Przede wszystkim magazyn definiujemy per zadanie backupu, czyli każde jedno zadanie ma zdefiniowany magazyn. Tych magazynów, tak jak wspominaliśmy, może być wiele. To mogą być katalogi lokalne bezpośrednio maszyn, które będziemy zabezpieczać. Wiadomo, że to może być na przykład taka sytuacja, gdzie pracownikom mobilnym się to szczególnie przyda, którzy nie mają czasami dostępu do internetu, nie mogą się połączyć VPN-em, nie mogą tego po prostu inaczej rozwiązać, więc na przykład mogą dane składować na jakimś dysku, powiedzmy, zewnętrznym. Są lokalizacje sieciowe, gdzie tutaj właśnie QNAP nam pomoże. Są magazyny S3, te mogą być zarówno chmurowe, w sensie jakieś chmury publiczne, ale też możemy takie S3 na QNAPie postawić, tak jak wspomniałem. No i NFS, jeden z tych bardziej właśnie bezpiecznych technologii, gdzie możemy ograniczyć po prostu dostęp do konkretnych urządzeń. Więc bardzo wiele opcji, bardzo wygodne i no i można w wielu lokalizacjach te dane składować. Już nie wspominając o tym, że jeszcze dodatkowo możemy oczywiście zabezpieczyć się na przykład jakąś replikacją HBS-em, na Hybrid Backup Synkiem na QNAPie, czy chociażby migawkami, które jeszcze dodatkowo nas zabezpieczą przed jakimiś atakami ransomware czy czymkolwiek. Więc mając dwa te rozwiązania, zarówno QNAPa, jak i nasze, myślę, że można naprawdę spać spokojnie. Ale wybierzmy w takim razie magazyn. Akurat tutaj mam magazyn SMB, bezpośrednio właśnie tak się składa na QNAPie. Możemy dalej zdefiniować, kiedy naszą kopię chcemy wykonywać. I tak naprawdę też, jak długo ją przechowywać. Tutaj możliwości jest dość sporo, jeśli chodzi o to, jak możemy naszą kopię zdefiniować. Od razu odpowiem na pytanie, tak, wykonujemy kopie pełne, tak, wykonujemy kopie przerostowe, tak, wykonujemy kopie różnicowe. To zależy od tego, jak konkretnie zdefiniujemy właśnie nasz projekt. Może to być GFS, taki do długotrwałego archiwizowania danych, a może to być harmonogram typu BASIC,
gdzie wykonujemy rotacyjnie kopię pełną i przyrostową. Już nie będę się aż tak bardzo zagłębiał, bo czasu mamy nie jakoś super dużo, dlatego przejdźmy po prostu przez tworzenie tego planu. Oczywiście harmonogram jak harmonogram. Możemy ustalić czy miesięcznie, czy tygodniowo, czy dziennie, czy jakoś godzinowo, żeby ten backup wykonywał się odpowiednio często, zgodnie z tym, jak też zachodzą zmiany w naszych danych, bo wiadomo, jedne są mniej krytyczne, drugie są bardziej krytyczne. Trzeba to zawsze odpowiednio dostosować, zależnie od infrastruktury, od tych danych. No ale wspomniałem, że możemy właśnie na przykład podpiąć 100 urządzeń pod jeden plan backupu, co może generować oczywiście pewne problemy. Na przykład, jeśli po prostu w jednej chwili 100 urządzeń uruchomiłoby kopię, no to wiadomo, że sieć mogłaby na tym nieco ucierpieć. Rura, jak to się mówi, mogłaby się zapchać. Więc mamy również pewne mechanizmy, które pozwolą to obciążenie rozłożyć albo w czasie, albo w ogóle sprawić, że tego obciążenia po prostu w danym czasie nie będzie. Na przykład definiując okno backupu, czyli czas, w którym kopia jest dozwolona bądź też nie. Co dokładnie można przez to rozumieć? No widok myślę, że może się Państwu kojarzyć. Jeśli ktoś administruje w jakikolwiek sposób organizacji, ma domenę Active Directory, no to widok się może kojarzyć. Możemy po prostu wybrać czas, w którym kopia może się wykonywać, bądź też nie, czyli na przykład, jeśli pracujemy, powiedzmy, tutaj zaznaczyłem taki okres jak od 8 do godziny 15, a w sumie 16, to w tym czasie kopia jest niedozwolona. Poza weekendami, bo na przykład pracujemy, nie możemy pozwolić sobie właśnie na to, żeby jakiekolwiek obciążenie było generowane na naszej sieci, nie może być na przykład wykonywany w tym czasie backup jakiejś bazy danych czy czegoś innego, bo są tam też dokonywane jakieś zmiany, nic nie stoi na przeszkodzie, po prostu wyłączamy ten przedział czasowy za pomocą okna backupu. I tak samo właśnie jest z równoważeniem zadań. Tutaj, tak jak wspomniałem, jak 100 urządzeń nam naraz ruszy, będzie problem, ale możemy to rozłożyć. Możemy zdefiniować na przykład, ile urządzeń w jednym czasie kopię będzie wykonywać. Zakładając taką właśnie domyślną wartość 5, po prostu na początku o godzinie, powiedzmy tutaj 15, uruchomi się 5 urządzeń, w sensie zacznie wykonywać kopię zapasową. Po tym, jak te 5 urządzeń zakończy swoją kopię, to następne 5 urządzeń będzie tą kopię wykonywać i tak dalej, aż wszystkie urządzenia w końcu zostaną zabezpieczone. I bardzo podobnie działa funkcja opóźnienia startu, gdzie możemy ustawić taki interwał czasowy, z którym każda jedna kopia będzie uruchamiana. Pierwsze urządzenie po prostu uruchamia nam kopię o 15, drugie pół godziny później, czyli 15.30, kolejne znowu pół godziny później i tak dalej, więc też mamy to tak bardzo fajnie rozłożone w czasie, żeby ten ruch w naszej sieci na przykład nie był zbyt duży. No i na koniec tych rzeczy, które są wymagane do utworzenia planu backupu, mamy retencję, czyli definicję tego, jak długo chcemy kopię przechowywać. No i opcji jest kilka. Wiadomo, że zawsze tak naprawdę to, jaką regułę powinniśmy zdefiniować, zależy od tego, ile miejsca mamy na storage'u, jakie mamy możliwości. Dane można przechowywać w nieskończoność. Jak się lubimy z producentami dysków, nie ma problemu, możemy dokładać do konapów kolejne dyski i po prostu tam dane zapisywać. Ale możemy to ograniczyć czasowo, żeby na przykład zdefiniować czas, do którego maksymalnie chcielibyśmy się cofnąć. Na przykład kopię pełną miesiąc też chcemy mieć dostępną, a kopię przyrostową powiedzmy byśmy mieli tydzień i to by było wystarczające w razie, gdyby pliki zostały uszkodzone, w razie, gdyby pliki zostały zaszyfrowane, to właśnie można w ten sposób to zdefiniować. Albo zwyczajnie poprzez ilość kopii. Także wybór tutaj zawsze leży po stronie użytkownika. My możemy dać jakąś swoją rekomendację zawsze, powiedzmy, przy konfiguracji. Natomiast tak naprawdę zazwyczaj, z tego co kojarzę, organizacje mają jakieś swoje polityki właśnie odnośnie tego, jak długo dane muszą być przechowywane. U niektórych jest to jakieś 2 lata, u niektórych 5 lat, u niektórych wystarczy krócej, więc wszystko oczywiście jest zawsze do dogadania. No i tutaj jeszcze ustawienia zaawansowane. Nie chcę już wchodzić w nie tak głęboko, jak przechodziliśmy przez ten plan backupu, bo pewnie Państwa zanudzę. Natomiast bardzo szybko o tym, co tutaj w tych funkcjach ustawień zaawansowanych jest dostępne. Między innymi szyfrowanie, gdzie możemy właśnie je uruchomić, domyślnie uruchomione nie jest. Możemy zdefiniować poziom szyfrowania, jaki chcemy stosować. Czy to ma być mniej zaawansowane szyfrowanie, czy bardziej zaawansowane, w zależności od tego, jak wrażliwe są to dane. Zdefiniować własny klucz szyfrujący, który jeszcze dodatkowo zapisujemy w naszym wbudowanym menadżerze haseł, więc też nie trzeba o nim pamiętać, tylko można go potem wybrać z listy.
kompresja stosowana domyślnie, gdzie możemy wybrać algorytm, gdzie możemy wybrać poziom tej kompresji, obsługa błędów, co w sytuacjach, które nie powinny się, powiedzmy, wydarzyć. Na przykład dane były niedostępne, bo nie wiem, antywirus po prostu w tym czasie właśnie skanował ten plik, zablokował go tak, że aplikacja nie mogła się do niego dostać, nie mogła wykonać jego backupu, to czy chcemy powtórzyć kopię, czy nie? A co w momencie, gdy urządzenie było włączone, gdy kopia miała się wykonać? Czy chcemy ponawiać tak szybko, jak się włączy to urządzenie, czy też nie? Więc dalej jeszcze mamy FLSS-a do zachowania właśnie spójności danych i możliwości backupu plików otwartych. FLSS to usługa wbudowana w systemy Microsoft, która po prostu, którą my wykorzystujemy do tego, żeby najpierw wykonać taką migawkę tych danych właśnie, które będziemy zabezpieczać i później na tej migawce już bezpośrednio nasza aplikacja pracuje, wyciąga tak, żeby wszystko działało jak należy. I tutaj właśnie w odniesieniu do tego backupu plików poczty PST to wystarczyłoby, żebyśmy do backupu wskazali właśnie taki plik poczty, żebyśmy na pewno mieli tego VSS tutaj uruchomionego i on domyślnie jest uruchomiony i taki backup wtedy nam się bez problemu wykona. Skrypty backupu to jest kolejna funkcjonalność, którą akurat można nieco rozszerzyć. Może tutaj się właśnie na chwilkę zatrzymamy, bo tak jak wspomniałem, bazy danych nie mają bezpośrednio swojego typu backupu, tak jak to było w naszych starszych rozwiązaniach. Natomiast te bazy danych wykonujemy, backup tych baz danych wykonujemy właśnie z pomocą skryptów. Wygląda to w ten sposób, że najpierw robimy zrzut bazy danych do jakiejś wybranej ścieżki tymczasowej w postaci pliku, właśnie za pomocą tego skryptu, a później nasza aplikacja łapie ten plik, który w wyniku tego skryptu został utworzony i przesyła go bezpośrednio na storage. Także tutaj dostępne są jakieś, powiedzmy, przygotowane przez nas również skrypty, jak na przykład wyłączenie urządzenia, backup SQL serwera Microsoftowego, czy backup baz danych MySQL, ale nic nie stoi na przeszkodzie. Jeśli macie Państwo jakieś skrypty na ten moment, którymi radzicie sobie z niektórymi kopiami, z bazami danych, czy właśnie z czymś innym, żeby podpiąć ten skrypt pod nasze oprogramowanie i po prostu w całym tym procesie wykorzystać, bo tak naprawdę każda jedna akcja, która będzie możliwa do wykonania poprzez system operacyjny czy aplikację na nim zainstalowaną, może być również właśnie w tych skryptach zawarta. Można to podpiąć, można to zautomatyzować, możemy możemy w związku z tym otrzymywać informacje, czy backup był wykonany poprawnie, czy błędnie, czy sam skrypt wykonał się poprawnie i na przykład jeszcze później otrzymać informacje o tym na naszą skrzynkę pocztową. Takie skrypty można pisać w PowerShellu, w bacie, w SH, więc tych możliwości jest dość sporo, a na końcu jeszcze limit przepustowości, jakbyśmy nie chcieli całej sieci wysysać. Więc to są te wszystkie już tak naprawdę opcje per ten typ backupu tak naprawdę, bo mówimy tutaj tylko na razie o backupie plikowym. W większości inne elementy w innych typach backupu będą tak naprawdę bardzo podobne, bądź nawet takie same. Te różnice są niewielkie, ale skoro mamy już nasz plan backupu gotowy, możemy zapisać go i wykonać i ponownie w zadaniach rzeczywiście zweryfikować, czy ta kopia się nam w tym momencie wykona. I ja chyba wskazałem, nie jestem pewien, czy wskazałem dobry magazyn. Wskazałem dobry magazyn, ok. W tym momencie aplikacja miała jakiś problem chyba z wykonaniem i właśnie na przykład oczekuje na ponowienie, bo z czymś był problem, z wykonaniem jakiejś konkretnej operacji, więc będzie próbował się wykonać jeszcze raz. Jak to wygląda w przypadku backupu obrazów dysków? Jak już mówimy o środowiskach fizycznych, to też warto o tym dowiedzieć, czyli backupie całego tak naprawdę systemu operacyjnego. Tutaj jedyna różnica jest taka, że wybieramy typ backupu obraz dysku, że w danych do zabezpieczenia wskazujemy konkretny dysk, który chcemy zabezpieczyć. To może być dysk wskazany za pomocą na przykład ścieżki, za pomocą zmiennej, za pomocą interfejsu. To może być również reguła globalna, jeśli byśmy więcej urządzeń podpięli pod taki jeden plan, więc od razu też możemy zabezpieczać wszystkie po prostu urządzenia w ramach takiego jednego planu. Nie będę już przechodził przez ten proces, jak to dokładnie wygląda. Zerknijmy teraz, jak to wygląda tak naprawdę, jeśli chodzi o przywracanie. Dostajmy się do jednego z moich magazynów, na przykład SMB. I tutaj możemy oczywiście właśnie raz przeglądać magazyn, to jest bardzo istotne, ale co jest jeszcze, myślę, tutaj ciekawą opcją, to jest możliwość wyboru, którym urządzeniem z naszej infrastruktury chcemy ten magazyn przeglądać. Bo możemy właśnie zrobić tak, że na przykład magazyn NFS będzie każde jedno urządzenie będzie miało własny magazyn NFS na QNAPie,
że każdy będzie miał dostęp tylko i wyłącznie do swojego magazynu, żeby już tak całkowicie, że tak powiem, zadbać o to bezpieczeństwo. Wiadomo, że przy wdrożeniu to więcej pracy, ale wtedy możemy być spokojni, że tylko i wyłącznie te urządzenia cokolwiek będą w stanie na takim magazynie zmienić. Ale też jeśli pracujemy na kilku lokalizacjach, możemy wybrać właśnie to, które po prostu jest bliżej magazynu, żeby szybciej uzyskać informacje o danych, jakie na nim się znajdują, żeby szybciej wylistować dostępne zasoby, jak i wersje naszych kopii. No i tutaj wybierzmy moje urządzenie bezpośrednio. Mamy dwa plany backupu, w tym wypadku na przykład pulpit i dokumenty, także jak już wybierzemy sam plan, możemy jeszcze wybrać wersję, do której chcemy, z której chcemy skorzystać, do której chcemy, że tak powiem, się cofnąć. No akurat 3 razy tą kopię wykonałem dzisiaj i to jeszcze w trakcie webinaru, kiedy mówił Piotr, więc nie mam tutaj zbyt długiej listy. Natomiast po wybraniu już konkretnej wersji, po kliknięciu przycisku przywróć, możemy po prostu jeszcze zdefiniować, które konkretnie katalogi chcemy odtworzyć, które konkretnie pliki, więc tutaj też nie ma konieczności przywracania wszystkiego. A jak wybierzemy już pliki, to dalej możemy wybrać, dokąd chcemy przywrócić nasze dane. Czy to będzie oryginalne urządzenie, czy inne, czy katalog, w którym mają być te dane umieszczone, też będzie oryginalny, czy też nie, czy chcemy nadpisać dane albo przywrócić uprawnienia plików. Więc tak to mniej więcej wygląda w przypadku backupu plikowego. Tutaj akurat kopia się jedna zakończyła z błędem u mnie. Akurat widzę, że mam chyba jakiś problem z siecią. Ostatnio mamy drobny problem od poniedziałku na naszej infrastrukturze. Jeszcze raz spróbujemy go wykonać. Natomiast w międzyczasie o ogólnych takich funkcjonalnościach, jakie są dostępne w naszym systemie, to oczywiście logi, gdzie można zweryfikować każdą jedną akcję, jaka była w systemie wykonana, kto ją wywołał, czy to był użytkownik, czy to był system na przykład. Możemy właśnie tworzyć też więcej kont administracyjnych, bo to, co jest istotne, to, że aplikacje klienckie, które instalujemy bezpośrednio na urządzeniach końcowych, na ten moment nie mają interfejsu graficznego, więc pani Krysia z księgowości nie będzie w stanie zobaczyć tej aplikacji i nią zarządzać, chyba że dostanie dostęp do właśnie tego panelu zarządzającego, albo na przykład do głównego konta administratora, co by nie było zalecane, albo do konta, które specjalnie utworzymy, ponieważ możemy właśnie te konta tworzyć, możemy definiować dla nich konkretne role, na przykład viewer, który tylko będzie mógł wejść, sprawdzić, co się dzieje, ale nic nie skonfiguruje, nic nie zmodyfikuje, nic nie usunie, nic nie zepsuje, jak to się mówi, więc można to też ograniczyć odpowiednio. Powiadomienia mailowe, jeśli chcemy właśnie te informacje otrzymywać na maila, można zdefiniować własny serwer, CMTP, listę odbiorców, czy też konkretne warunki, o których tak naprawdę chcemy być informowani. Są jeszcze powiadomienia Slack, jeśli ktoś z komunikatora Slack korzysta. No i tak naprawdę myślę, że zbliżamy się praktycznie do końca, bo wyczerpał mi się temat, jeśli chodzi o środowiska fizyczne, więc pytanie do Państwa, czy macie jakieś konkretne pytania? Widzę, że tutaj pojawiały się w międzyczasie i Piotr na część z nich odpowiadał, także zachęcam jeszcze ewentualnie, jeśli coś jest niejasne, jeśli jeszcze jakieś informacje byłyby potrzebne, do zadawania pytań. Pan Michał pyta, jak skonfigurować Docker na QNAP? No przede wszystkim pierwsze, co to trzeba, zainstalować aplikację Container Station na QNAPie. Dalej należałoby zaimportować obraz nasz dockerowy, który akurat należy udostępnić. Ja też przy okazji, jak napisze pan maila, czy zgłoszenie na naszym systemie supportowym, to podrzucę pełną instrukcję, jak to dokładnie skonfigurować. Pan Jacek z kolei zaznacza, że w poprzednim naszym programowaniu był problem z 5 terabajtami danych i to jest 120 tysięcy plików dla pojedynczego komputera. Czy jest ten problem w ZoPro One? Niestety, panie Jacku, nie kojarzę żadnego zgłoszenia, żeby było zakładane w naszym systemie odnośnie takiego problemu w starym oprogramowaniu. Natomiast jeśli chodzi o nowe oprogramowanie, no to tutaj szansa na wystąpienie takiego błędu jest 100% mniejsza, dlatego że działamy na całkowicie innych bazach danych. Przede wszystkim
W starym systemie działaliśmy na relacyjnej bazie danych. Im tych plików było więcej, im częściej one się zmieniały, tym więcej odwołań po prostu w bazie danych było i tak to zazwyczaj działa właśnie w systemach backupowych, czy to w jakimś Vimie, czy na Kiwo. Natomiast właśnie w nowym oprogramowaniu mamy po prostu płaskie bazy, szybki dostęp i tutaj jeśli chodzi o jakieś wyświetlenie tych danych, czy w ogóle ich przywrócenie, czy wykonanie kopii, to nie jest to żaden problem. Pan Marcin z kolei pyta, czy otwarte pliki klienta pocztowego debat będą backupowane. Panie Marcinie, szczerze powiedziawszy, nie wiem, co to jest za klient pocztowy. Tutaj mogę ewentualnie prosić o kontakt gdzieś tam po webinarze na przykład mój adres mailowy m.wypchwa@sopero.com. Może pan wysłać jeszcze to zapytanie, się przypomnieć, a ja postaram się to po prostu zweryfikować. Pan Grzegorz z kolei pyta, czy jest jakieś dedykowane narzędzie przywracania, czy należy używać starego sticka. Panie Grzegorzu, na ten moment wygląda to w ten sposób, że mamy starego sticka zmodyfikowanego pod nowego sticka, pod nowe rozwiązanie, więc jest opcja odtwarzania i jest to też właśnie taki obraz ISO, ale już wkrótce, tak naprawdę do końca tego roku będziemy wydawać jeszcze nowszą wersję tego narzędzia, żeby po prostu działało ono nieco lepiej. Tak jak mówię, w tym momencie jeszcze bazujemy na starym tym sticku. Pan Michał pyta, czy backup poczty Firebird wykonujemy tylko na zasadzie backupów, na zasadzie bazy plikowych? Tak jest. Innego tutaj rozwiązania nie będziemy w stanie zastosować, ale z VSS-em zastosowanym nie powinno być tutaj żadnego problemu, żeby tę kopię wykonać. Pan Konrad z kolei pyta, kiedy backup SharePointów oraz telefonów? To tak naprawdę jest, szczerze powiedziawszy, panie Konradzie, kwestia, którą akurat dzisiaj wiem, że jeszcze będziemy priorytetyzować, jeśli chodzi w szczególności o SharePointa. Natomiast z informacji, jakie mam na temat rozwiązania dla telefonów, to ma to być dostarczone do końca tego roku bądź na początku przyszłego roku. I podobnie plan był z SharePointem, natomiast wiem, że teraz jeszcze pewne priorytetyzacje zadań wychodzą u nas, więc możliwe, że akurat ten SharePoint nieco lekko się zmieni. Pan Grzegorz pyta, czy backup wykonuje duplikację plików. Tak, deduplikacja w naszym systemie jest, pytanie tylko ewentualnie jakiej deduplikacji by pan oczekiwał i co pan, tak naprawdę chce pan deduplikować, bo zależnie od tego, jakie to są typy zasobów, które będziemy zabezpieczać, czy to będzie na przykład VMware, maszyny VMware'owe, czy to będzie na przykład właśnie zwykły backup plikowy, czy zwykły backup obrazu, no to już tutaj mogą być pewne różnice. Są to różne mechanizmy, gdzie ta duplikacja też jest w różny sposób rozwiązana, więc jeśli ma pan na myśli jakiś konkretny zasób, to prosiłbym ewentualnie o informację, ale widzę, że też już mamy 3 minuty do końca. Piotrze, domyślam się, że pewnie byś chciał jeszcze kilka słów właśnie na koniec powiedzieć, więc z mojej strony to wszystko. W międzyczasie również, jeśli jakieś pytania się pojawią, to postaram się ewentualnie na czacie na nie odpowiedzieć. A na razie dziękuję Państwu, jeśli chodzi o tą moją część. Witam ponownie. Dziękuję przede wszystkim Michał za omówienie tych technicznych kwestii podstawowych, co prawda, jeśli chodzi o aplikację Xopero One i tych kilka smaczków odnośnie wykorzystania samego QNAP-a. Mamy dzisiaj mało czasu bardzo i też nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o wszystkich technologiach związanych z backupem wszystkich środowisk, które Państwo posiadacie w swoich ekosystemach, czy też w ogóle całości technologii związanej z disaster recovery, które dostarcza Xopero, jak i które możemy uzyskać przy połączeniu Xopero One z samym QNAP-em. Bo wszelkie tak naprawdę informacje związane z, czy też w ogóle pytania związane z samym systemem, zapraszam do kontaktu
do kontaktu mailowego czy też telefonicznego. Ja za moment udostępnię kontakty do nas i będziecie mogli Państwo sobie zapisać, czy też gdzieś na przyszłości, w najbliższym czasie się z nami skontaktować, jeśli takowe pytania się pojawią. Kwestie cen, kwestie handlowe, kwestie wycen samego rozwiązania, czy też kwestie techniczne co do samego produktu, zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z nami. Plusem na pewno niebywałym tego, że jesteśmy dystrybucją samego Xopero, jak i przede wszystkim Kunapa, jest to, że jesteśmy w stanie jako dystrybucja dostarczyć kompleksowy, całościowy ekosystem dla Was, czy też dla Waszych klientów, dbając przede wszystkim o technologie związane z backupem, z zabezpieczeniem, jak i przede wszystkim dbając o to, aby ten storage był w odpowiedni sposób wysajzowany dla Waszego środowiska. Mówię tutaj zarówno o sprzęcie, o samym Kunapie, jak i o samych dyskach. Oczywiście jako taką kompleksową, całościową ofertę zamykamy to również, czy to wdrożeniami, pomocą przy wdrożeniu, czy też dodatkowymi pakietami serwisowymi dla samych urządzeń, czy dla softu. Oczywiście, jeśli ktoś z Państwa chciałby poznać bliżej ekosystem Xopero, ekosystem Kunapa, zapraszam do kontaktu bezpośredniego ze mną. Bardzo chętnie spotkamy się z Państwem na takiej sesji 1:1, gdzie krok po kroku przeklikamy na żywym organizmie cały soft, jak i samo urządzenie Kunapa i pokażemy wszystkie technologie produktu per Wasze środowisko, per Wasz przypadek, który będziemy podejmować. Jeśli są jakiekolwiek pytania, to po sobie zerknę, czy się jakieś pojawiają. Pan Sebastian Kot pisze, czy interesuje mnie wykonanie kopii QNAP na inny serwer Windows, zachowanie uprawnień do katalogów. Czy za pomocą Xopero jest to możliwe? Na inny serwer Windows. Musiałbym oddać głos Michałowi. Michał, prośba gorąca, jeśli mógłbyś w formie już czatu odpowiedzieć panu Sebastianowi lub panie Sebastianie, proszę gorąco o... Widzę, że Michał odpisuje. Dobra. Jeśli są jakiekolwiek pytania, to ponawiam, to zapraszam do kontaktu bezpośredniego. Ja jeszcze raz pokażę kontakt do nas, zarówno do Piotrka, jak i do mnie bezpośrednio, zarówno telefoniczny, jak i mailowy. Jeśli będą głębsze pytania techniczne, to oczywiście również do nich się ustosunkujemy. W najbliższym czasie, w grudniu, ja też będę Państwa informował, planujemy kolejną sesję z Xopero i z urządzeniami QNAP. Na pewno te webinaria, te nasze spotkania będą częstsze, ponieważ widzę chociażby po dzisiejszej frekwencji, że cieszy się ona bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ z samym rozwiązaniem Xopero jestem związany jakąś przeszłością. Bardzo ufam temu rozwiązaniu, mamy bardzo dużo wdrożeń realizowanych z tym produktem, jak i przede wszystkim z QNAP-em. Produkt się rozwija, produkty się rozwijają, no i są taką naprawdę bardzo, bardzo fajną odpowiedzią na obecne potrzeby zarówno klientów komercyjnych, jak i klientów publikowych. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę. Oddaję na moment dosłownie jeszcze Piotrkowi Nowakowi głos i będziemy tą dzisiejszą sesję kończyć. Tak jest. Ja bym jeszcze chciał Państwu przypomnieć, że oczywiście każdy z Was ma możliwość przetestowania naszej aplikacji, ponieważ udostępniamy Wam 30-dniową wersję testową naszej aplikacji Xopro One, oczywiście z pełnią funkcjonalności i z pełnym wsparciem technicznym, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby z
sprawdzić naszą aplikację u siebie, no to właśnie zapraszamy do kontaktu, czy to z Piotrem, czy to bezpośrednio z nami. Są też dwie możliwości wdrożenia, bo możemy po prostu udostępnić Wam instrukcję, w jaki sposób skonfigurować sobie backup, żebyście mogli sami spróbować się tym pobawić, albo druga opcja, możemy umówić się na połączenie zdalne i tak poprzez taką sesję na TeamViewerze jeden z naszych inżynierów, na przykład Michał, będzie w stanie wdrożyć naszą aplikację w sposób kompleksowy, żeby oddać Wasze ręce już taki gotowy, działający system, żebyście przez miesiąc mogli zobaczyć, czy nasza aplikacja wpasowuje się w Wasze potrzeby, w Waszą architekturę. Jestem przekonany, że w zdecydowanej większości przypadków tak będzie. Jeżeli ktoś z Was chciałby po prostu też indywidualnie porozmawiać o backupie, to pod kątem technicznym bardzo chętnie Wam pomogę. Jeżeli ktoś chciałby otrzymać wycenę na nasze rozwiązanie, no to Piotr Glanc z firmy EPA Systemy jest osobą odpowiednią do kontaktu. Nie chcemy już tak naprawdę przedłużać, nasza sesja trwa około godziny, więc myślę, że to też jest idealny czas, żeby zakończyć naszą dzisiejszą sesję, żeby też Państwa nie zanudzać. Raz jeszcze dziękujemy bardzo za udział w dzisiejszym webinarze. Życzymy wszystkim miłego dnia i do usłyszenia.